Witam. Tu DJ Mamona. Chciałabym wam o czymś powiedzieć poprzez Jacka z Iwony. A mianowicie zapraszam do pomagania. Pomagamy Jasiowi Grelina się pomaga.pl oraz Fantazji i Florce na ratujemy zwierzaki.pl. Linki do zbiórek i skarbonek założonych przeze mnie znajdziecie w opisie. Pomagamy również przez streamy. Zachęcam, ale nie zmuszam, do donatowania. Jest to dobrowolny wkład na moją pracę. Do zobaczenia i życzę miłego seansu. Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku z Flynnem, tym razem znowu w Trackmania 2 Stadium. Przywitaj się, no, ładnie. Siema. No, także jedziemy. I chciałabym wstawić potem, w sensie przed odcinkiem, który teraz oglądacie, wstawiłam jedną pewną informację, więc zalecam ją wysłuchać na początku odcinka. O, a czego to dotyczy informacja, jeśli mogę wiedzieć? Przede wszystkim nie tylko takiej jakby pomocy potrzebującym, co też no, zaproszenia na przykład do wspólnego pomagania, bądź jeżeli ktoś będzie chciał potem moją pracę twórczą, oczywiście nie zmuszam do tego, oczywiście takim jakby donajcikiem, tak jak na Twitchu, że to po prostu pomoże mi w pracy artystycznej też. Więc no to nie pozostaje mi nic, tylko też zachęcić ci do tego, nie? No. I to jest dobrowolne, każdy może decydować, czy chce wpłacić, czy nie. To jest wasza decyzja, więc ja nie zmuszam. Ło, no. Aż na drugi wpadłam ten, ale by mi ten zaliczyło. Ale bym musiała się cofać do tego pierwszego checkpointa wtedy. Ło, no muszę tak. Chyba przesunąć kursor, bo może być widoczny. Chyba, że o, teraz zniknął. Nie no, kursor to znika z tego co wiem. Nie, bo przesunęłam przez przypadek myszkę ręką i dlatego. A, no to chyba, że tak. A, ładnie teraz poprawiłam o 4 wokal rekordca. W ogóle muszę pewien temat poruszyć, bo coś się dziwnego dzisiaj wydarzyło normalnie i wyobraź sobie. No. No, wydarzyły się problemy z netem. O kurde. I wiesz, tak jak tradycyjnie, no to tam wyłączałem i rozłączałem routera, bo myślałem, że to tradycyjnie od tego, bo się wiecznie zawiesza. Mhm. No, ale wyobraź sobie. No. Podłączam z powrotem, włączam, dalej nic. O. I wyobraź sobie. No. Co się dziwnego wydarzyło? Co? Zablokowało pół stron. Przez co nie mogłem wejść na YouTube'a, Discorda, na Homikuj, z tego co pamiętam. Nawet na Minecrafta się nie mogłem zalogować. O kurde. No, nie pamiętam już, jakie jeszcze były strony, no ale trochę tego było. Ale co dziwne, działał no. Steam. Co dziwne, działał speed test. Ja tu nie wiem czemu. Działało nawet chyba Tipli, z tego co kojarzę. O. No znowu. W chwili obecnej podłączyłem sobie neta
z telefonu, żeby się połączyć na Discordzie, bo... To też opcja. No skoro nie mogłem się, kurde, połączyć z Discordem w normalny sposób, no to musiałem coś tam zaradzić. No prawda. O, pierwsza mapa z 5 zaliczona. Także to mamy zaliczone. Także no, taka oto króciutka historia, nie? Mhm. No to tak jak ja wczoraj miałam na streamie, nie mogłam poradzić sobie z internetem, dopiero jak zjechałam z klatkami na 30, to wszystko działało jak poprawnie. A jakby było... No ale no to już nie chodzi, wiesz, o streama, nie? No u ciebie to pół bidy, bo tylko streama klatkowało, to takie problemy to ja bym chciał mieć, nie? Mhm. Ale to też musiałam rozłączać i włączać internet ponownie, bo myślałam, że to bardziej jest sprawka internetu. No tak, no to w pierwszej kolejności. No. O, ale fajna mapa. Łatwo się przejeżdża. Przyjemna taka. Tylko te słupki mnie cały czas wkurzają. No i wpadnę do wody, kurde. No, więc po wstawionym dzisiaj odcinku zapraszam na streamka, który się też odbędzie na tej samej platformie co odcinek, bo chcemy spróbować, jak zasięgi pójdą przy YouTubie niż Twitchu. Ale ja mogę też powiedzieć o swoich doświadczeniach z Twitchem i na Twitchu miałem dużo mniej ludzi niż na YouTubie. Ale to też z tego względu, że ja często na YouTubie nagrywam, więc też mi widzów od tego właśnie przybyło. No mi też, nie? Bo najczęściej to się udzielam YouTube, chociaż lubię też sobie tam Twitcha ogarnąć, nie? No, prawda, tylko wiesz, no Twitch działa na troszeczkę innej zasadzie, mam takie wrażenie. Mhm. I ja myślę, tak osobiście, no, że Twitch to zupełnie inny wymiar. Tam można się odnaleźć, ale... Jest trudno. To nie są ludzie, którzy by cię zareklamowali w jakiś tam sposób, nie? Mhm. W sensie, no fajnie, istnieje coś takiego jak rajdy. Mhm. No ale, no mimo wszystko. No. Chociaż mogę się mylić, poprawcie mnie, jeśli się mylę. A, no i na Twitchu łatwo można wyrwać bana za donaty. No. Bo nie wiem, czy ci opowiadałem, ale propos Twitcha, to sytuację miałem taką, że jakiś troll wysłał mi donata z N-wordami i... A. W ten sposób dostałem bana na 24 godziny. No to nad tym też trzeba uważać. Kurde, czemu ja wypadam z tego?
Aha. Czyli tu muszę uważać, zanim skręcę, bo wypadam potem z trasy. Najlepiej spowolnić trochę. O. I się druga mapa skończyła. Wolę liczyć, bo potem się mylę, która jest, którą odcinek jest dłuższy. Mhm. Ale przyspieszenie. Aha, tu jak wafel pokazuje, można skrócić. Gdzie? Tu chyba. O. A nie jestem pewna. Bo gdyby było ten widoczność jak w golfie, to bym zobaczyła chętnie, jak oni jeżdżą. Ale jaka widoczność? No, że klikasz sobie freecama i... A to jest coś takiego jak freecam. Klikasz, nie wiem, czwórkę chyba bodajże, czy... A, to dobrze wiedzieć. Nie czwórkę, siódemkę klikasz. A, dobra. Na numerycznej. I masz freecama. Ale najlepiej jest spektować po prostu staba, bo... Mhm. Wtedy... Dobra, ja pojadę z trochę gorszym. No, w końcu tej ziemi nie ma. Tutaj, ale nie! Niezbyt lubiana przeze mnie... Kurde, jeszcze ten słupek na środku. Najwyżej będziecie widzieli ten filmik w 30 klatkach, także przepraszam, bo zapomniałam zmienić wczoraj po live'ie. Także... A czy to jest jakakolwiek różnica, 30 czy 60? Może lepszy obraz jest wtedy, nie? No może bardziej płynniejszy, ale... No. Ale tak szczerze, to czy to ma sens? Jakby, no nie wiem, no ja na przykład robię takie filmiki, gdzie, no, czy 30, czy 60, to żadna różnica. No dokładnie, bo to... Bo to a czy... live, no to szczególnie w 30, bo jest po prostu lepiej. No i kurde, się odbiłam od tego słupka, który tam stoi. Ja już tak pięknie miałam. O, dobra, coś jest. Co? Coś mam, ale kurde, chyba pojadę. Oj. Kurde, uruchomiłam niechcący mój klakson. No tak. A powiem szczerze... No, a jest coś, co się u ciebie wydarzyło ciekawego? No to, że nie dość, że upalnie, to mnie w jednej gminie będą dożynki gminne obok mojego miasta, także będzie impreza. O, no to fajnie w sumie.
A to dopiero pod koniec sierpnia, nie? Więc myślę, czy pytam sobie... A to u mnie jutro. O! No to też fajnie, bo to... Dożynki to takie fajne imprezy, gdzie można sobie z ludźmi porozmawiać albo coś. Albo muzyki... Odpocząć od codzienności przede wszystkim. No i posłuchać muzyki ludowej, nie? No, z tą muzyką ludową... No, są to jakieś wiesz, tam zespoły, no. które zajmują się tym. Chociaż już w tych czasach to niewiele tych zespołów już zostało. A to prawda. O kurde, prawie bym wyskoczyła. O nie, to jest chyba ta mapa, co przejeżdżaliśmy ją kiedyś. Tak, to jest ta, której nie lubię. O, zacięło mi się. Nie wiem czemu. A, i wpadłam do wody. Kurde, może mi się uda... Jakoś to perfekcyjnie dojechać. Ja właśnie też próbuję perfekcyjnie. Tylko... To jest trudna sztuka. Jak będzie słychać u mnie Discorda, to przepraszam. W sensie powiadomienia, bo czasami niektórzy to ludzie... To sobie wycisz. Przecież da się to wyciszyć. No w sumie. W ustawieniach możesz sobie wyciszyć dźwięki Discorda. O. Znaczy to są bardziej takie powiadomieniowe, nie? No, no tak. No ja je wyciszyłem, bo... W pewnym momencie już dostawałem nerwice, jak dostawałem. No. No nie, no nie, no nie, no to się nie godzi. A w ogóle propos też Discorda, to też muszę sobie troszeczkę, nie wiem... Oczyścić Discorda ze zbędnych serwerów i w ogóle. Bo kurde, za dużo tego mam. Nie będę ukrywał. No. No i znowu. Bo nie wiem... Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że czasem jest po prostu za dużo serwerów i jak z każdego serwera przychodzi powiadomienie, to po prostu... No nie wiem, no ja na przykład nie udzielam się na wszystkich serwerach, no tylko na tych, co faktycznie gdzieś tam... Gdzieś tam no se po prostu jestem, bo nie wiem, bo... Jest na przykład jakieś granie w Amonga, czy w CS-a, czy coś. No. I to właśnie na takich się udzielam, a jak na pozostałych, no to nie bardzo. I myślę, że powinienem zrobić z tym jak najszybciej porządek. Mhm. Kurde, prawie bym się odbiła fajnie i
od tafli bym trafiła w checkpointa. No, i poprawiłem. Za tego nie mogę dojechać. Nie dziwię się, ta plansza wymaga umiejętności. Mhm. No, ale ważne, że tam udało się na jakimś miejscu stanąć. To była teraz druga plansza, tak? Trzecia, bo tamta była druga, co też było tak chyba ciemno. Aha, no czyli to teraz czwarta. Teraz czwarta, okej. O, ta się wydaje być taka łatwiejsza. A zobaczymy, czy jest łatwa. O! Jak widać, prosta. Tylko trzeba na te zakręty uważać. O, super, kurde, jeszcze u mnie za oknem teraz wiatr i grzmi. O kurde. A ja dojechałam. Na szóstym, ale jestem. No, u mnie jest na razie słonecznie i duszno. No, u mnie właśnie taki fajny wiaterek, o kurde, ale teraz zarąbiście się czuję. Wreszcie nie jest taka duchota. No. Fajnie, jakby u mnie popadało trochę. A to jak chcesz, to ja ci mogę oddać burzę. Nie ma problemu. Ale najpierw musi trochę u mnie pobyć. A pewnie przejdzie, bo jutro mam mieć jakieś burze chyba. No możliwe, możliwe. O, ładnie. Faktycznie mapa prosta jak drut. O, i znowu.
W ogóle to... No. Tak zaobserwowałem, że u ciebie odcinek z golfa ma większe wyświetlenia niż ten z Track Money. Taka ciekawostka. Właśnie widziałam też. Wprawdzie nie wiem, co jest w tym golfie satysfakcjonującego, bo... W większej ekipie pewnie byłby śmieszniejszy. No, ale... No, no cóż, no, może ludziom się to podoba. Może, że wiesz, Hogwart w temacie. I to się ludziom podoba, że jest Hogwart. Ty, faktycznie, bo Hogwart z Legacy, nie? Albo ten mapa z Hogwartem. Albo się kojarzy z... Z Harrym Potterem. Albo się kojarzy z tym. No, właśnie, z Harrym Potterem. Aha, tu trzeba jechać na okrągło. O. I zeskoczyć do ten... przed basenem. To będzie trudne. I tamta mapa to jest pikuś. Tak, tylko trzeba przyspieszenie mieć, nie? Wiesz, no to, że trzeba przyspieszenie mieć, to wiadomo. A jakoś tego przyspieszenia nie mogę złapać. O, czekaj, prawie. Prawie było. Musisz idealnie przejechać, wiesz? No wiem, właśnie to próbuję. Kurde, nawet tym slajdem nie mogę, bo to spowalnia. O, poprawiłem czas. O, ładnie. Kurde, jeszcze przewaliłam. To cały czas wpadam. O, może teraz? No, prawie. Jak to Purposz mówił, byłoby dobrze, gdyby było dobrze. W moim przypadku. A nie... Ale by było, jakby było? Nie. No to chyba też Purposz mówił. Tak, ale nie, to jeszcze jako Purposz wtedy mówił, że byłoby dobrze, gdyby było dobrze. Jeszcze trochę i mapa wyleci.
Ej, faktycznie. No. Sonika, daj łapkę w dół. No właśnie nie mogę, bo nie przejechałam tego. A, musisz to przejechać. No. Chwila, ale ja mogę. O. Dobra, ja tutaj sobie ponurkuję. Chyba to była ostatnia mapa, jak widzę. Ja zobaczę jeszcze. No, ponad 30 minut, nie? No to ostatnia to była. No dobra, to dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subujcie i pamiętajcie o komunikacie z właśnie przodu odcinka, czyli w sensie z początku. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku z Trackmanii. No na razie.